witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy na plan na bazie, znalazłem następnego, starego. Tym razem to jest Kenworth, patrzcie, tutaj nazwa jest Kenworth, stary. Spodnica, silnik wygląda tak, może go jakoś podniosę, da radę to go podnieść. Coś takiego. Wentylator. Spodnicy to chyba tutaj zbytnio nie ma, wywalona całkowicie. Tak wygląda. Bo taka jest tu ciężarówka, mi się wydaje, że jest lokalna była. Bo z jedną osią, siodło ma. Z którego to roku może być? To jest chyba już mocno stare. Powiem szczerze. Tak to wygląda tutaj. Tutaj tak. Patrzcie, to jest takie wszystko, bo, że to po wszystko można chodzić i bez obaw. Czyli tak to wygląda, tutaj klakson. Tak wygląda środek, takie kabiny, bardzo długi tutaj, patrzcie. Bardzo długi przód. Tu zbiornik. Tu zbiornik, środek. To ogólnie środek teraz jest, to jest mocno zapyziały. Nie wiem, czy on spalony w środku, czy co. Kierownica, fajne dwie wajchy odbiegów, to są odbiegów. Mi się wydaje, że tamtą, patrzcie, tamtą dużą pewno się przełączało, może górną, dolną półkę, albo tym się tutaj przełączało. Tutaj jest takie, taka dźwignia lub taka sprężynka, widzicie tutaj, czekajcie, o tutaj widzicie to. To mi się wydaje, że górną wajchę się przełączało. Widok z kabinki tak wyglądał, ale majestatycznie, powiem wam. Podoba mi się bardzo. Wycieraczki fajne. To jakby tego troka odremontował, naprawdę by było. A tutaj to wszystko, tutaj zapyziałe. To nic tutaj nie uzyskam, że zeskrobię. No tutaj tak. Pedały. Widzicie, tak. Może tak. Dobra, tu zbiornik, przejdę tak po masce, siodło takie. Siodło to fest, tutaj doza. Tutaj się otwierało chyba, wyciągało to siodło. Oczywiście na podwójnych oponach. Tutaj wał. Jak będę pochodził po nim, tak z tyłu wygląda. Taka mała szybka do cofania. Tutaj jest wydech, prawda? Dwa zbiorniki, to takie typowe amerykańskie, że są dwa zbiorniki. No tutaj wał. Tutaj chyba mi się wydaje sprzęgło? Nie wiem, nie jestem mechanikiem. Czy tu skrzynia biegów? Tak to wygląda. Jak ktoś będzie oglądał film, to proszę w komentarzach napisać, co to może być, o to w tym miejscu, albo to w tym miejscu. Ja nie jestem mechanikiem, więc mogę się nie orientować w temacie. Jak ktoś będzie miał jakieś ciekawe pomysły, to proszę napiszcie w komentarzach, co to może być. Tutaj chyba zbiornik na powietrze, bo hamulce pewno były powietrzne. Od środka wygląda tak, z przodu, więc z tyłu tak. Tak, jesteśmy na Wapland na barze, z tyłu są góry Angel Mountains, czyli jak to się nazywa, anielskie góry. O, tutaj tłumik urwany, tutaj chyba na jakiejś gumie był. No tutaj z przodu też jest na lusterko. Tak to wygląda, silnik z przodu. Tutaj tak trochę zapyział. Ja wam pokazuję tak to z góry, nie łażę tutaj, bo tutaj rośnie krzaczur taki. Nie wiem, czy tu węże są, nie ma ich. Tutaj mi się wydaje, to antena chyba była, coś takiego, o, widzicie. Takie moje przypuszczenie, ale nie jestem pewny. Patrzcie, fajnie tutaj to wszystko nitowane, więc wszystko tutaj jest metalowe. To nie jest jakiś cheap plastik. Patrzcie na próg. Wszystko metalowe, można ustać sobie. Nawet na zderzaku z
przedni można ustać, przód taki. Podoba mi się. No podsłowitka tutaj, światło chyba było, okienko fajne. No ta druga osoba, która tutaj siedzi, to tak, no nie ciekawi. O, z tamtej strony radio? To chyba jest radio albo akumulator, nie wiem. Widzicie to? Co to może być? Jak ktoś będzie miał jakiś pomysł, to proszę napisać w komentarzach. Silnik, oczywiście to jest Kenworth. To tak wygląda kratownica, bo oddalę wam się. Samochód wygląda tak. Stary, ale naprawdę fajny. Robi wrażenie. No i to coś innego, coś takiego historycznego, to, co kiedyś było. A tu to się... Nie, niestety drzwi się nie otwierają, klamka taka. Piękno takie. Tutaj też nie wiem, jakiś wlot powietrza, ale maska fajna, z dwóch stron dostęp do silnika. Więc taki filmik będzie o takim starym Kenworthie, starych trokach. Tu pisze, patrzcie. Widzicie, jak to wszystko stare. Widzicie? Silnik tak wygląda. Stary, ale wszystko się jeszcze trzyma kupy. Taki filmik będzie o takiej... No, niedoprowadzonej do porządku, ale jednak w ładnej ciężarówce. Jednak ta motoryzacja rozwijała się i patrzcie na te ciężarówki. No, one były ładne, miały swój styl, miały swój jakiś wyraz. Jak tam się jechało na drodze, to widać było, że to jest takie porządnie zrobione. Więc trzymajcie się i do usłyszenia.